To jest tracker Wisły 1200. Ja jestem mniej więcej tutaj, a jeszcze za mną jest trochę ludzi, w tym ojciec dyrektor i Dorota Juranek, znana z kanału Mamba on Bike, a ja właśnie jestem po wyścigu szosowym, gdzie dojechałem w głównym peletonie ze średnią 40 km na godzinę i stwierdziłem, że przejadę się trasą Wisły 1200 nad morze, gdzie czeka na mnie już moja rodzinka. Miałem cichą nadzieję, że zawodnicy trochę szybciej dojadą i z kimś się może zabiorę, ale na razie trochę się opierdzielają, ale nie dziwię się, bo wiatry dzisiaj straszne i właśnie głównie jechali pod wiatr i dopiero teraz, powiedzmy, powoli, powoli będą jechać od Włocławka z wiatrem bardziej bocznym. A ja jadę, zobaczymy. Będę jechał bardzo, bardzo wolno. Może ktoś mnie dogoni, może ja dogonię jedną osobę, która jest teoretycznie przede mną i zobaczymy, jak to będzie. W końcu będę miał okazję przetestować chociaż ćwierć trasy Wisły 1200 przy okazji na nowym rowerze, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Jadę, bo szkoda czasu. Rodzinka czeka. Współczuję im jechać w ten wiatr. Katorga jakaś, no ale cóż, no jechać trzeba. To Jacek Tomczak jest jakieś 5 km chyba przede mną. Więc zgodnie z planem nie jadę za mocno, ale zobaczymy, może uda mi się go dogonić. Nie wiem, czy wspominałem we wcześniejszej relacji, ale ja w ogóle planowałem jechać Wisełkę 500. Tylko że z racji tego, że wyścig kolarski w Kowalu został przeniesiony o tydzień, a był on dla mnie w jakimś stopniu trochę ważniejszy, bo lokalny, to postanowiłem, że wystartuję w tym wyścigu i zaraz po nim wyruszę trasą Wisły 1200 czy Wisełki 500. Wiadomo, one się pokrywają, tylko że po prostu jednego dnia w sobotę startuje Wisła 1200, a na drugi dzień startuje Wisełka 500. Tak, żeby się mniej więcej tam wszystko ponakładało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Trochę uwilżę tutaj tą trasę, bo zawsze tutaj były piaski. Ciekawe na jak długo. Więc mam po prostu nadzieję, że nie potraktujecie mnie jako cebularza, który nie chciał po prostu wydać na bilet Wisełki 500, tak jak miało to na przykład miejsce na GLG, co jechałem, co gość teoretycznie wystartował z siostrą, żeby je wspomagać, ale jakoś tej siostry za bardzo nie było widać. Normalnie korzystał z dobroci gravelowców. A nie startował, nie opłacił. Trochę to było niemiłe. Nawet sam mu dętki użyczyłem. Żebym wiedział, że gość nie bierze udziału, to bym chyba mu tej dętki nie dał. Tak w ogóle moja rodzinka przebywa na Wyspie Sobiszewskiej. I jakbym dobrze poszukał trasy, to może znalazłbym gdzieś na taką na 240 km. A wczoraj wieczorem, jak już wpadł ten spontaniczny pomysł, aby pojechać trasą Wisły 1200, sprawdziłem w ogóle, jaki mam tam dystans i będzie to około 300 km. Czujecie to? 300 km, 60 km się nadaje. Zamiast pojechać jakimiś ładnymi asfaltami, to człowiek się bierze i męczy po jakichś pachulszczyznach. Właśnie, zobaczymy, co to jest ta pachulszczyzna. I z tej okazji wziąłem, nawet się założyłem rękawiczki. Nie mogłem ich długo, długo znaleźć. Planowałem je wziąć na Lajkonika, ale nie wyszło. One są o tyle fajne, że mają bardzo, bardzo miękkie poduszeczki. Chyba pierwszy raz w tym roku pojadę w rękawiczkach. Nie licząc oczywiście jesienno-zimowych. Kolejna sprawa, że założyłem dzisiaj stare, poczciwe Pirelki Gravel Mixed w rozmiarze 40, bo moje super speedy, co ostatnio je ujeżdżałem, ostatnio pękły, przebiły się i mleczko nie chciało uszczelnić, bym musiał jakiegoś knota wsadzić, więc stwierdziłem, że jeżeli
się przebiły, to nie będę ryzykował na urlop i wezmę Pirelki. Tym bardziej, że tutaj trasa jest mocno zróżnicowana i wiem, że Pirelki na pewno lepiej się pod tym względem sprawdzą. Ale gdyby nie te przebicie, podejrzewam, że pojechałbym na super speedach. No. Może dobrze tak wyszło. Jest słynny mostek, który już nie jest taki słynny, bo jest wyremontowany. On kiedyś wyglądał dużo, dużo gorzej. To chyba jakiś nowy odcinek na tej trasie, bo tego wcześniej nie jechałem. Chyba, że to jest to, co Radek pokazywał w zimowej edycji. Oczywiście Radek Gołębieski bardzo dobrze zna te rejony. Kurczę, nie jestem pewien, czy na pewno aby organizator chciał, żeby tędy prowadziła droga. No ale cóż, no trzeba jechać. Chyba, że to jest tak zwana pachulszczyzna. To może by wszystko się zgadzało. Ach. Nie no, nie mogę w to uwierzyć, że tu tędy prowadzi trasa. Ja bym nigdy na to nie wpadł. Ale muszę przyznać, że ja chyba tędy nigdy nie jechałem. Muszę przyznać szczerze, że dopiero mija 2 godziny, a już trasa daje się w kość. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo z tego co wiem, to też nie będzie kolorowo. Dobra, pomylone gary. Trzeba zawrócić. Tu może jakiś skrócik? O kurde, nie wierzę. Już dawno tak piaski mi się nie dały we znaki. No niemożliwe. Jest w końcu i szutro strada. Tego mi brakowało. Idziesz wmawiać.
w Toruniu, jak zwykle na Starówce bardzo dużo ludzi. Trzeba uważać, jechać spokojnie. Spojrzałem na trackera i gdzieś tu niedaleko jedzie pierwszy zawodnik. Zobaczymy, może go zaraz dogonię. No, biedy nie ma. Jeżeli mnie oczy nie mylą, to chyba z daleka widziałem Jacka na tym wale. Więc jeszcze kawałek i może go dopadnę i będę miał kompana na noc. To mnie bardzo cieszy, bo trochę się nocy obawiam, ale zobaczymy, co to będzie. Dobry. Jechał tędy ktoś może? Dobra, dzięki. Albo gość przyspieszył i teraz ciężko go dogonić, albo jedzie na MTB-ku i ma teraz przewagę na tym wale. Ten wał, powiem szczerze, że już mi powoli doskwiera. Masakra jakaś. No może ciut szersza opona by się przydała na tym wale, ale może ciut. Chociaż ona i tak się rozpompowała do 42 mm. Ale widok. O, chociaż tyle z tego dobrego. Noc się zbliża małymi krokami. Ojciec dyrektor widzę dopiero w Toruniu. Tu się zbliżamy do Solca Kujawskiego. No powiem szczerze, że powoli zaczyna być delikatne zwątpienie. Tak analizując, wychodzi, że 100 km średnio z jakimiś tam przerwami będę robił jakieś 5 godzin. Czyli 300 km to będzie 15 godzin i to będzie trochę sporo. Byłbym późno w domu, więc powoli będę myślał chyba, żeby jednak pojechać jakąś główniejszą trasą. I tak wyjdzie sporo kilometrów. Zobaczymy, czy coś się skróci, czy nie. Jak się naddałem, bo mogłem jechać na skróty do Grudziądza, ale chyba pojadę główną drogą. Nie chcę ryzykować samemu. Mam nadzieję, że rozumiecie. Trochę się cykam. Nie wierzę. Udało mi się wgrać trasę. Była aktywność. Ale super. Powoli spada do 17 stopni. Trzeba będzie się chyba ubrać. Na razie jeszcze jest ok, ale jak będzie już bardziej 16, to będzie piździło. Pa. Tam w ogóle na łące jest pełno lisów. Czyhają na jedzenie. Temperatura szybko spada, a więc nie ma co przeginać. Lepiej się ubrać zawczasu, bo już jest 15 z kawałkiem. Pyk. Lampeczkę sobie podmienię na większą i można jechać.
Ciekawe jak ta noc minie. O, psy do koni szczekają. Księżyc taki duży, pełnia jest. Elegancko. Z takich pozytywów jazdy nocą to jest fajne to, że jest mały ruch samochodów. To jedno. A po drugie, nie wieje. Rzadko się zdarza, żeby nocą jakoś tam znacząco wiało. Ale się zdarza. Ale dzisiaj na szczęście jest bezwiecznie. Lecę, poszukam jakiejś stacji, może coś zjem jeszcze pożywnego i jadę już do końca. A hot dogi, pepsawka, izo uzupełnione. Chwilę odpoczynku i czas jechać dalej. I mam 135 km i przede mną 135 km mniej więcej. I wiem, że to nie był dzisiaj dobry pomysł. A szczególnie już z tą trasą Wisełki 500, jakbym tam się wybrał, to myślę, że bym mocno tego żałował. No ale do odważnych świat należy. Wracam na trasę, jaką sobie wyznaczyłem, i jadę. Tego jeszcze dzisiaj brakowało, bo zaczyna delikatnie padać. Na razie szału nie ma, ale mam nadzieję, że szybko przestanie. Przez dłuższy czas jadę sobie taką drogą właśnie asfaltową, ale wokoło jest las i powiem szczerze, że nie czuję się zapewnie. Jakoś chyba jazda po ciemku w lesie to nie moja bajka, nawet gdy jest asfalt. Oczywiście samemu, bo w grupie to jest trochę inaczej. Jest już prawie trzecia godzina. 200 km w nogach. I powiem szczerze, że najchętniej już bym chciał być w domu. W łóżeczku, wykąpany. A jeszcze 70 km. Już się nie chce ani jeść, ani pić. Noga jakoś tam kręci. Dobrze płasko jest. W dodatku dosyć trochę zimno. Bo jakieś 10 stopni momentami jest. Tak to 11-12. Idę w kółko, idę w kółko. Chwilę odpocznę, jadę dalej. Chyba dawno już nie widzieliście mnie takiego zmęczonego. Niestety dopadł mnie bardzo duży kryzys, ale to nie kryzys opadnięcia z siły, tylko kryzys temperaturowy. To jest to, że cały czas było po 10-11 stopni, bardzo, bardzo zmarzłem. A tylko tak naprawdę wziąłem sobie tą przeciwdeszczówkę, bo miałem nadzieję, że nocy będzie około 15 stopni, a było trochę chłodniej. Tak już mną zaczęło telepać, że musiałem zrobić przerwę i schować się w bloku na klatce, aby się ogrzać. A przy okazji szybka kimka. No dobra, jadę. Na razie nie jest źle, ale jak będzie jakaś stacja, to pewnie wleci jakaś kawusia ciepła. Lato wleciało, cieplej się robi. Czas już dojechać w końcu nad te morze, bo się dłuży i dłuży. Ile to można jechać? Tutaj masz, zaraz się wbijesz. No był chłop i znikł, nie? Wszedł na wał, choć nie powinien, i go nie ma. A już się cieszyłem, że w końcu się spotkaliśmy. To człowiek widmo normalnie. Człowiek widmo.
dojechałem. O to chodziło. I tyle w temacie. Jak będę miał chwilę, to jeszcze podjadę może na metę Wisły 1200 czy Wisełki 500, ale na razie lecę do rodzinki, bo się stęskniłem.